pyta się, gdzie ktoś tam mieszka. Dzień dobry. Wymyśl coś. Przepraszam, czy pani ma może wnuczkę? Ja wnuczka? Wnuczki nie mam. A to do kogo? My? Tak. Do sołtysa. No to a... Podatek przyjechaliśmy zapłacić. A ładnych dziewczyn szukamy tutaj w Góźnicy w ogóle. Dziewczyn szukacie? No. No, coś tu znajdzie. No są tu takie wnuczki, a ja to nie mam wnuczków. Może w świecie. Daleko. A mogłaby nawet pani gdzieś poprowadzić na jakieś tu wnuczki dobre jakieś gdzieś? Dobre? Do kogoś? Wnuczków dobrych? Ładnych. Znaczy takich ładnych, porządnych, nie tam, że o... A, bo ja na wiem, pierwszej dyskotece się pocałują. Ja rozumiem, no. Co to trzeba. Tylko tego. Tylko to ja wiem. Tutaj to wie pan. Nie ma takich ładnych dziewczyn. Nie ma takich. A porządne są chociaż? Oj, ja wie pan. Rozmaite są. Rozmaite? No to nie. Czasami tak bywa, że na pierwszej randce z facetem. Panie, ja pan tak pan. No. Że wziąć to, co wziąć coś dobre i żeby było z niej korzyść. A jak wziąć to dziada i na niego robić i kłócić się. Łajdaka, no. Się tak ojca i syna przeżegna się. No. Albo i ona może pójdzie z innym później. Tak jest, tam była no. Kolonia tam. Bo te dziewczyny to takie wszystkie chodzą na prawo i lewo, nie? Ech, to. Teraz to. Ja tam to i... Teraz to i ta telewizja niepotrzebna taka. Oj tam, to tam na rozrywka, to tam. Telewizja nie wciągnie na łóżko. No ja właśnie. Wiem, ale wie pani, no to jak się popatrzy w telewizję, jak on tam dupy liżą, czy coś. Tam. No, a później jeszcze ten. A pani to może coś tam jeszcze trochę ten? Z dziadkiem czy coś jakimś? Z dziadkiem? A to dziadek to jest dziadek. Dziadek to już teraz wychodzi na usługi. A. Babka rządzi, a dziadek to tam. Babka rządzi teraz? Babka rządzi teraz. Pewnie. Teraz ma babka tam rządzi, co miesiąc daje pieniądze, to żyje. Nie no tak. Jak jest. Chcę patrzeć na dziadka tam. Mają na te. Dziadkowi wiagry kupić tylko tam za trochę renty i no, odżyje dziadek. No u nas to tutaj nie ma. I babka by odżyła. No. Nie ma takich dziewczyn tu? Nie ma. Porządnych? Nie ma. Tu byli, na całej wsi? Tu były, to się pożenili. A jakieś takie łajdaczki, żeby były takie, żeby podjechać tam, zagadać i ten. No. Poruchać od razu. Coś takiego by znalazł z Gruźnicy? Cóż nie. Cia tam takich flurów, to lepiej się nie zarażać. Ale czemu pani tak mówi? Bo... Lepiej się nie zarażać. Ale to nie, można nie w cipkę, tylko w dupkę. A, po co tam ja się wiem, zarażę. Tak jest. To po co tam sobie, nie ma co melodii psuć. Czemu nie tak? A nie wie pani, gdzie to ten? Co? W Starzyskiej mieszkają? Kto? Starzysko. Kto? Starzysko? Starzysko, no. Nie. Takie nazwisko właśnie. A ty jak, no mówiły, że gdzieś tu przy rynku. Jaka jest Starzyskowa dobra tutaj mieszka i ten. Że taka dobra aparatka, że tam się podjeżdża, 5 minut gada i ten. I że ona od razu siada do samochodu i w ogóle. Lepiej nie ryzykujcie. Nie? Takie, lepiej trzeba przeżegnać, jechać dalej. Nie, no to... Bo to nie ma co. I co my teraz mamy zrobić? Co nam pani powie? Co nam pani doradzi, jak my ładnych dziewczyn jechać szukamy? Skąd pochodzicie, to jedźcie i spokój. Bo z byle dziadam się nie ubaci, jak to moje tyłka truciu. Tak? Bo tak się mówi, jak prawda. No. Tak. Wiesz co, ja miałam dwie wnuczki, to jedna się ożeniła. Ożeniła się. Ale porządne dziewczyny. Porządne pani miała te wnuczki, czy? Ach, no to wiadomo. Ja miałam dobrze. O. A druga ile kasy mają? No. A druga znów ma takiego, co on w banku pracuje. No. I tu przyjechał o godzinę. Ja też jestem komunistą. Przyjechał to człowieku. Ja też jestem starym komunistą i też w banku pracuję. To są do siebie. Nie, no na tym, na windykacji. Jak ktoś nie chce wypłacić, to od razu mu z bańki. No ja wiem, ale kiedyś się tak więcej trochę było już, a tak to trochę się pożeniemy, trochę się wcześniej pożeniemy. A o tu jakaś młoda siksa idzie, o zobaczy pani tam. No. Że co? O tu jakaś idzie, o tu jakaś idzie, o rakieta. Wysoka taka ten. Nie widzę wcale, bo to... Skręciła już prawo. To są takie, tu wszystko żonaty. Żonate już. Żonate wszystko. Ale to żonate to jeszcze lepiej. Był pewniej. Aby chciały, pani, aby chciały tylko. Tam można zarazić byle dziadam i koniec. Tam, dziadam od razu. Ale co myślisz? Że to jest coś możliwe? Dlaczego nie?
Aby dawały tam, można przecież tego kondona założyć, czy jak to się mówi. Oj, tam będą nakładać kołduny na łbie. Kołduny na łbie. Dobra. A jak się w ogóle pani żyje w Gruźlicy tutaj, jak ta wioska w ogóle, sąsiedzi, jak tutaj się życie odbywa? Bo ja powiem tak panu, ja przyszłam z Toczyska, a przyszłam tutaj. Pani z Toczyski, jak tutaj lepiej? Tu jest lepiej. Lepiej, bo częściej. Bliżej Stoczka i w ogóle bliżej miasta. Ale wie pani, bo lepiej, bo częściej, nie? Tu tyle kurwa kawalerów jest. Tu tyle ogierów jest wszystkiego. Musiałam być elegancko. Ja też jestem elegancko. Znaczy elegancki. Ja nie potrzebowałam za księżnikom co tyłka truć. Zaganiaczy pani to szukała w Gruźlicy pewnie. No, to też tak. Tak? To chodzi. Dobra, to... Do widzenia. Wesołych świąt życzymy pani jeszcze. No, do widzenia.